Każdy z was zna tą sytuację. Macie dzień wolny, otwieracie swój ulubiony komputerek, na którym chcecie pograć w jakieś gierki, uruchamiacie wasze ulubione launchery, a tam, nisko ni zawąd, pojawiają się gry w waszej bibliotece, o której nie macie w ogóle bladego pojęcia, co to jest, dlaczego to jest, skąd my to mamy. I właśnie o tym jest ten program. Witam was w kolejnym wydaniu Wędrówki po grach nieznanych i od razu w ramach zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę wam wszystkim wszystkiego co najlepsze, a w szczególności tanich, dobrych gierek, ponieważ tego nam w tym kraju ewidentnie brakuje. Kolejna partia 10 gier, o których będę opowiadać. Troszeczkę zmieniliśmy tym razem kolejność. Zacznę od 3 gier VR, potem będą 3 gry nowe, potem 3 gry retro, a na koniec będzie wydmuszka. I żeby było ciekawiej, będzie to wydmuszka VR. Więc zostańcie ze mną do samego końca, subskrybuj ten kanał, żeby nie pominąć nadchodzących materiałów na temat VR, Linuxa i innych śmiesznych rzeczy. A teraz zobaczcie krótki skrót, o jakich grach będzie dzisiaj mowa. Surowe asteroidy. Wszystko w jednym sporcie. Symulator gotowania. Katedra 3D. Sprzeczność. Planeta wolności. Obramowanie w dół. Naje czasem. Krzykacz 2. Wartownik. Obelisk o świcie. Dzisiejszy program zaczynamy z dość ciekawą historią, ciekawym boom, ponieważ gra, o której opowiadam, miała dosłownie w tym tygodniu premierę. I tak się składa, że polskie studio, które odpowiada za tą produkcję, pozwoliło mi tą grę przetestować. I zrobili to bardzo dobrze, mógłbym powiedzieć. Bardzo mi się spodobało ich zachowanie, ponieważ jeżeli ktoś zrobił chociaż minimum 5 sekund researchu na moim kanale, to wie, że interesuje się głównie PC VR. A gra, o której teraz będę opowiadać, jest ekskluzywem na Oculus Quest 2. Więc logiczne jest to, że zagrać w taką grę no, nie mogę, tak? Ponieważ Questa już nie posiadam. Firma Epic VR była na tyle miła, by wypożyczyć mi okulary, żebym mógł przetestować ich grę oraz złożyć feedback, co na ten temat sądzę, co mogliby poprawić po premierze. Ale przejdźmy może do samej produkcji, o której w końcu mówimy. RAF Asteroids. RAF Asteroids to jest pierwsza gra z takiego cyklu Retro Arcade VR, w której to będziemy ogrywać kultowe klasyki retro ze starych lat, ze starych konsol, w nowej, zmodernizowanej formule przystosowanej pod wirtualną rzeczywistość. I ekipa z Epic VR zaczęła od kultowego tytułu, jakim jest Asteroids. Ten niesamowity klasyk z lat 70. stworzony przez Atari, w którym używając bodajże grafiki wektorowej latamy stateczkiem i rozbijamy meteoryty, by wyczyścić całą planszę z tych meteorytów. Wciągająca, bardzo prosta rozgrywka, która rzeczywiście ma ciekawe pole do popisu wirtualnej rzeczywistości. Pewnie jesteście ciekawi, jak ta gra w VR wygląda, skoro to była gra 2D na jakichś tam arcade'ach. Otóż powiem wam, że pomysł jest dość ciekawy. Mamy trójwymiarową orbitę, po której latamy. O tym, jak latamy, jest zależne od tego, jaki wybraliśmy tryb jakby poruszania się, z tego względu, że jeżeli wybierzemy tryb hardcore, gdzie kamera obraca się wokół wszystkich trzech osi w zależności od tego, jak porusza się na statek, to życzę powodzenia. Ja zbyt długo nie mogłem pograć na tym trybie, choć nie powiem, Boneworks przeszedłem bez żadnych nudności ani tego. Jakby jestem przystosowany do hardkorowych działań w wirtualnej rzeczywistości. Ale z jakiegoś powodu tryb hardcore trochę budował u mnie nieprzyjemności w brzuchu, więc zbyt długo na tym trybie nie pograłem, pograłem na tym drugim trybie, gdzie obraca się kamera wokół tylko dwóch osi. Gra jest no, taka jak Asteroids. Mamy stateczek, naszym zadaniem będzie rozbijać asteroidy, rozbijać meteoryty, które próbują nas zniszczyć. Po każdym ukończeniu poziomu będziemy mogli wybrać upgrade, więc mamy tutaj delikatny element roguelike'u, gdzie będziemy mogli upgrade'ować nasz statek, by był coraz potężniejszy. Gra w wersji, którą otrzymałem, posiada też multiplayer, niestety nie miałem okazji w niego zagrać, ale jest to walka jeden na jednego,
gdzie statki próbują się, krótko mówiąc, pokonać, co wcale nie jest takie proste, choć rundy trwają dość krótko. Jest to, jak już mówiłem, delikatny roguelike, więc grasz do skutku, próbujesz wbić jak największy wynik, wbijesz się w leaderboardzie o jak najwyższy score. I nie powiem, gra jest bardzo trudna. Gry retro jednak były trudne i Retro Arcade VR Asteroids dotrzymuje ducha przeszłości. Jest to gra trudna i mi się udało dotrzeć do trzeciego poziomu max. I mam ku temu kilka uwag, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Po pierwsze, uważam, że stateczek lata trochę za szybko. W wersji, którą miałem okazję ograć, statek bardzo szybko się poruszał, przez co ciężko było dobrze nawigować nim, by rozwalać te asteroidy, przez co ilość tych kamieni latających po orbicie była bardzo duża, więc skorzystałem z takiej śmiesznej strategii, gdzie jednak stałem tym statkiem w jednym miejscu i po prostu obkręcałem się dookoła i strzelałem ile wlezie, żeby móc może w ten sposób zminimalizować ryzyko śmierci w tej grze. Ten pomysł rzeczywiście przez chwilę funkcjonował, ale im trudniejszy jest poziom trudności, tym więcej unikalnych przeciwników pojawia się na ekranie, jak na przykład statki, które po linii prostej strzelają, albo na przykład satelity, które próbują nas spalić swoim laserem. Więc ta taktyka niestety może i się sprawdza przez pierwszy poziom, ale później już trzeba odpuścić i trzeba skorzystać z innych rozwiązań i możliwości. No i w zasadzie to jest tak naprawdę cała gra. Mamy rzeczywiście kultowy klasyk obrany w trójwymiarową przestrzeń z dość sympatyczną, prostą low poly grafiką, którą zawsze lubię, uwielbiam low poly. Trochę szkoda, że gra ma zbyt małą selekcję muzyki. Uważam, że do takich produkcji potrzebujemy coś z takim kopnięciem, z muzyką, która naprawdę jakby angażuje cię do walki i do tego, żeby zostać przy tej grze jak najdłużej. Niestety tego w tej grze mi trochę zabrakło, że ta muzyka jest taka bardziej ambientowa niż jest czymś, co gra pierwsze skrzypce w tej rozgrywce. Również trochę brakuje mi efektów wizualnych. Rozumiem, że to jest gra retro, co jak co. Asteroids oryginalne też nie miało zbyt dużo ilości efektów, ale jednak zmodernizowanie i zainteresowanie gracza poprzez ciekawe błyski światła i różne efekty wizualne mogą również podnieść zainteresowanie, by przy tej grze zostać, no krótko mówiąc, dłużej. Więc Asteroids to ciekawy kąsek, który można kupić na Oculus Questach za drobną opłatą. Moim zdaniem to jest gierka fajna, którą można pograć od czasu do czasu. Nie jest to na pewno coś, do czego chciałbyś regularnie wracać i grać, ponieważ nie ma w tej grze tyle kontentu niestety. Ale jako sam pomysł i sama realizacja jest zrobiona na tyle dobrze, że moim zdaniem gierka zasługuje na solidne 6,5 w mojej dziwnej skali oceniania. Ajajaj! Blisko śmierci. Musimy statek rozstrzelać. A kolejną grą VR, o której dzisiaj będzie mowa, jest All-in-One Sports VR, czyli taki Wii Sports na VR-a. Jest to kompilacja bodajże 14, jeżeli dobrze policzyłem, dyscyplin sportowych, głównie olimpijskich, w których mamy możliwość rywalizacji solo versus przeciwnik komputerowy lub w dwie osoby przez online. I kurde, ta gra jest naprawdę bardzo solidnie zrobiona, co jak co, zwłaszcza niektóre dyscypliny, ale, zawsze jest element ale nie w każdej dyscyplinie będziesz czuł, że jest to gra warta swojej uwagi. Największą zmorą moim zdaniem w tej grze jest tenis stołowy, który jest zrobiony bardzo słabo. Fizyka piłeczki jest totalnie arkidowa i nierealistyczna. Więc Eleven Table Tennis spokojnie dalej jest królem, jeżeli chodzi o tenis stołowy w VR-ze, więc raczej bym z tej dyscypliny zrezygnował, grając w All-in-One Sports VR, natomiast inne konkurencje są bardzo fajnie zrobione. Jest bilard, jest łucznictwo bardzo solidnie zrobione, jest golf, o kurczę, jest naprawdę wiele fajnych dyscyplin, z których można skorzystać.
I rzeczywiście bardzo fajnie jest to odwzorowane w wirtualnej rzeczywistości. Mamy nawet koszykówkę, tylko że nie gramy prawdziwego meczu, tylko robimy rzuty za 3 punkty z różnych punktów na mapie. Też fajna, bardzo trudna dyscyplina, jeżeli chodzi o rzucanie w VR, to zawsze byłem strasznie słaby. Ale nie powiem, samo doświadczenie przyjemności, jaki oferuje bilard, chociażby moja ulubiona dyscyplina w tej grze, rzeczywiście powoduje, że bardzo przyjemnie się do tej gry wraca, a przede wszystkim warto jest w nią zagrać. Mamy też rzutki, które uwielbiam, chociaż rzutki są trochę takie spłaszczone, jeżeli chodzi o zasady rozgrywki, bo mamy bodajże tylko 5 setów po 3 rzutki i jest koniec i wygrywa ten, który będzie miał mniej punktów na liczniku lub ten licznik wyzeruje, jak się gra domyślnie w darty. Także brakuje w tych minigrach trochę głębi, natomiast sama podstawa jest bardzo solidna, jest gra bardzo dobrze zoptymalizowana, szybko się wczytuje, ładna jest grafika, taka trochę właśnie w stylu Wii Sports. I w zasadzie tyle mam do powiedzenia. Jest to w końcu jakaś ciekawa gra z dyscyplinami sportowymi. Tego mi ewidentnie brakuje na VR. Testowałem kiedyś Biathlon Battle, jest zresztą recenzja na moim kanale, ale chcę więcej takich gier. Więc All in One Sports VR dostaje ode mnie solidną siódemeczkę. Jest to gra rzeczywiście warta sprawdzenia, gdy jest w odpowiedniej cenie. Boom! Trajektoria obliczona! Ready. Za wysoko. Boom! Let's go! Fuck off, dude! Wygrałem! No nie, możesz się poddać już. Już surrender. Już wołtuj. Ready! Kolejna gra, to uwaga, znowu polska gra. Dzisiaj jakiś polski odcinek. Cooking Simulator to gra, która już miała dawno swoją premierę. Ale tak się składa, że w 2021 roku otrzymaliśmy wersję VR, która jest zupełnie oddzielnym buildem od oryginalnego Cooking Sim. Posiada trochę inny content, część jest ze sobą jakby share'owana, natomiast Sim w wersji VR posiada też swoje udogodnienia, wiele swoich pomysłów zostało zrealizowanych i kurde, jestem pełen podziwu dla ekipy z Game Boom, że zrobili kawał dobrej roboty. Ja ogólnie zawsze tak słabo patrzę do takie gry, gdzie jest symulator w nazwie. Euro Truck Simulator spoko, bardzo lubię sobie przysiąść w święta i pojeździć co nieco tirem. Natomiast moja percepcja dotycząca gier z nazwą Simulator w nazwie nie jest zawsze jakoś pozytywnie odbierana. Wiele gier jest po prostu zrobionych tak, żeby się tylko chyba chwilę pośmiać i rzucić do kosza. Ale akurat przy Cooking Sim, kurde, jestem naprawdę zaskoczony, bo tutaj mamy kawał solidnej gry. Twórcy zaimplementowali na przykład możliwość uruchamiania radia FM, można sobie zintegrować w gierce. Mamy bardzo zaawansowane ustawienia dotyczące gier i przede wszystkim optymalizacji, co jest tutaj bardzo potrzebne, ponieważ gra ma trochę czkawek, jeżeli chodzi o PC VR. Mamy do dyspozycji kilka kuchni, z których korzystamy. Mamy misję w formie kampanii, mamy też kuchnię swobodną, gdzie po prostu sobie frywolnie robimy dania, jakie chcemy. Mamy tablet, z którego kupujemy ekwipunek do naszej kuchni. Próbujemy zdobyć jakieś nowe przepisy, próbujemy dogodzić naszym gościom, którzy odwiedzają naszą restaurację. Jest rzeczywiście tutaj kawał solidnej roboty zrobiony i mam nadzieję, że multiplayer będzie czymś, co znacznie usprawni ogólną imersję dotyczącą tej gry, ponieważ bycie szefem kuchni, nie mając żadnych pracowników, wydaje się być trochę podejrzane, jeżeli prowadzisz restaurację jednoosobową, gdzie masz tylko jednego kelnera i masz siebie jako kucharza, który musi biegać po całej kuchni i robić wszystkim dania. Wiadomo, jest to kawał dobrej roboty, kawał fajnej zabawy, ale dochodzi do takiego punktu, że kurde, potrzebuję pracowników. Nawet jakby to były chociaż boty, może jakby dodali jakieś boty, które próbują pomóc wykonać jakieś proste czynności za ciebie, a ty jako szef kuchni próbowałbyś te dania jakby bardziej łączyć ze sobą te składniki, to może by to dodało troszeczkę więcej takiego punktu, że rzeczywiście coś się dzieje w tej kuchni i podbijasz biznes.
niż chodzić po kuchni, że tak powiem, samemu. Więc wydaje mi się, że multiplayer to jest jednak coś bardzo ważnego dla takiej gry. I zobaczymy, czy ten temat będzie rozwijany przez Game Boom. Moja dziewczyna, podobało się jej Cooking Sim, chociaż Aga trochę ma problemy z graniem w wirtualnej rzeczywistości, to i tak Cooking Sim jej w miarę przypadł do gustu, było śmiesznie i zabawnie, więc to jest chyba najważniejsze w tego typu gierce. Gra jest solidnie zrobiona, jest też polska wersja językowa, co się rzadko zdarza w grach VR i w zasadzie jest dużo do chwalenia. Ale i tak samochwalenie to jakby niewystarczające, tak? To jest za mało. Jednak warto by było, kurde, tą grę kupić, sprawdzić na własnych oczach i pobawić się w kucharza, a ja kucharzem jestem tragicznym. Cooking Sim VR dostaje ode mnie bardzo solidną 8. Jak to zrobić? A, okej. Okay. Tak, poprzek ci teraz. Uuu, ty to działa! Ja jebie. Łukasz, patrz, to działa. It's fucking working. Kończymy chwilowo wątek VR-owy, przechodzimy do gier nowych. Dzisiaj mam dla was Cathedral 3D. Na pierwszy rzut oka strasznie przypomina mi koncept gameplay loop takiej bardzo małej, ale bardzo popularnej gry jak Devil Daggers. Czyli mamy arenę, naszym zadaniem jest zdobyć jak największy wynik punktowy i tyle. To jest cała pętla gry. Cała gra polega na tym, żeby wybić jak największy punkt, jak największą ilość punktów. Mamy tutaj do czynienia z kolejną arkadową gierką, gdzie mamy jedną planszę, bardzo ciekawy gameplay loop, w którym respi się masa przeciwników, którzy próbują cię pokonać za wszelką cenę, a ty biedny z tą skrzyneczką biegasz w te i we w te, próbujesz zdobyć łup, zbierać pieniądze i walczyć ewentualnie korzystając z fireballi. I to jest cały koncept tej gry, który mnie wciągnął na jakiś czas, ale gdy dotarłem do bariery, że już nie potrafię wybić większego wyniku punktowego niż mój obecny rekord życiowy, no to już trochę mi się ten koncept znudził i to samo miałem przy Devil Daggers. Są to bardzo dobre gry, nie zrozumcie mnie źle, potrafią wciągnąć, gdy ktoś uwielbia walczyć o miejsce pierwsze w rankingu, ale ja taką osobą nie jestem, więc w pewnym momencie mi się ten koncept po prostu nudzi, nie? Zwłaszcza, że mamy do czynienia z niemal cały czas tym samym presetem, mało jest losowości, plansze niestety nie są randomowo budowane jak w roguelike'ach, więc to też ma swoje podłoże, żeby właśnie poprawnie tworzyć ranking, tak? Żeby wszyscy mieli jednak równe szanse. Cathedral 3D to jest bardzo tania giereczka na Steamie, którą warto jest sobie spróbować i sprawdzić się, czy pobijecie mój wynik na przykład, czy też nie. Czy wejdziecie wysoko w ranking, czy też nie. Jak dla mnie, graficznie prezentuje się też ciekawie. Mamy tutaj do czynienia z pikselową, rozpikselowaną grafiką trójwymiarową low poly w stylu właśnie takich starych boomer shooterów jak Quake, co ma swój taki czar, zwłaszcza gdy korzystają z tej technologii na silniku Unity. Także pod tym kątem nie mam się do czego przyczepić. Muzyka, przydałaby się trochę lepsza muzyka moim zdaniem do tej gierki. No i może jakaś nowa plansza, rozbudować trochę ten koncept, rozszerzyć możliwości rankingowe i ewentualnie rozszerzyć gameplay loop, żeby był bardziej rozbudowany. Na dzień dzisiejszy Cathedral 3D dostaje ode mnie 6. Mam tylko 2 HP. Nie, zostaw moją skrzynię! Paszą won. No i co teraz? Kurde, oni umieją w pathfinding. Gry FMV kiedyś były dość popularną działką w historii gier i ogólnie rozrywki.
w latach 80. 90. Wiele gier na jakichś konsolach czy na komputer pojawiały się właśnie w takich formatach. W pewnym momencie gry FMV zniknęły i dopiero teraz zaczęliśmy otrzymywać wielkie wskrzeszenie gier interaktywnych, filmów interaktywnych, gdzie podejmujemy jakieś wybory. Jedną z lepszych, żeby nawet nie powiedzieć najlepszych gier tego typu współczesnych jest Contradiction. Jest to bardzo dobra gra i przede wszystkim bardzo długa gra detektywistyczna, w której wcielamy się w detektywa, który musi rozwiązać zagadkę w małej brytyjskiej wiosce. A będziemy brać na wywiady różne osoby, które być może dadzą nam jakieś wskazówki. Naszym zadaniem jest tak przeprowadzać wywiady, by złapać jakieś takie niepoprawne połączenie w zeznaniach. Musimy po prostu znaleźć, gdzie tutaj coś nie pasuje. Przypytując ludzi, próbujemy odnaleźć, co tutaj się ze sobą gryzie i musimy szukać takiej właśnie pary stwierdzeń, które się ze sobą gryzą. W ten sposób pchamy rozgrywkę do przodu i o boy, gra jest po angielsku, niektóre słowa są strasznie zaawansowane, że nawet ja nie znam tych słów. I ogólnie grając z Agą mieliśmy problem. Bardzo dużo było momentów, gdzie nie wiedzieliśmy, co zrobić. Przesłuchaliśmy wszystkich, mieliśmy wszystkie jakby kwestie, cytaty na tacy i dupa. I nie wiedzieliśmy, co trzeba wybrać, co jest strasznie trudne. Fabuła jest bardzo fajnie poprowadzona. Okazało się, że mamy tutaj do czynienia z zabójstwem dziewczyny, która była zainteresowana w jakiś tajemniczy kurs o nazwie Atlas, po czym okazuje się, że ten kurs nie jest zwykłym kursem takim marketingowym. Nie chcę za dużo spoilerować, nienawidzę spoilerować, ale jest to naprawdę ciekawa historia, którą można złapać. Muszę też przyznać, że gra aktorska jest w porządku, jak na standardy filmów FMV. Są momenty, gdzie ewidentnie zostało coś na szybko dograne, przez co okazuje się, że nie ma poprawnej sklejki pomiędzy kadrami. Na przykład, gdy zadajemy komuś pytanie, to coś ze sobą jakby nie pasuje podczas prowadzonej konwersacji, co może spowodować takie dziwne momenty, że po prostu chce ci się śmiać. Tak samo bardzo mi się podobało mi się to, że możesz do kogoś wejść, widzisz ewidentnie cutscenkę, że do kogoś pukasz, wchodzisz, pojawia ci się screen, w którym możesz zadać komuś pytanie, po czym nagle mówisz, a w sumie to jednak nie chciałem do niego iść, możesz wyjść, bo wychodzisz ten i potem znowu możesz zapukać, wejść i jakby za mało jest scenek przygotowanych pod akurat ten moment, że przez przypadek do kogoś wchodzisz, kogoś męczysz, jakby gdzieś tu powinien być jakiś cooldown. Powinna się uruchomić scenka z typu zostaw mnie w spokoju, ja jestem zajęty czy coś. Nie, tutaj bardzo często dochodzi do sytuacji, że zawsze wszyscy są chętni, żebyś zapukał do ich drzwi i zainteresował się po prostu prowadzeniem wywiadu z daną osobą. Contradiction to jest bardzo solidna gra detektywistyczna. Z początku chciałem z tego zrobić wybitny dżem, ale uznałem, że jednak jest trochę tych takich quirków, które mogłyby, takich bardziej detali, które mogłyby spowodować, że ta gra zasługuje na więcej niż 8, ale wystawię jej 8 w ramach mojej dziwnej skali ocen, ponieważ jest to solidna gra detektywistyczna, wciągająca historia. Brakuje jej trochę detali, tak jak już mówiłem, i trochę więcej różnorodności w powtarzalnych akcjach w formie filmowej, żeby dograć więcej aktów, więcej klipów dotyczących tych samych tasków, żebyśmy cały czas nie widzieli tego samego. No i gra aktorska niektórych bohaterów mogłaby być zdecydowanie lepsza. Ale Contradiction to i tak jest jedna imo z lepszych gier FMV, które można kupić na Steamie. Solidna 8. Now what is it? Do you recognize it? No. Should I? To do mojego kolei. That's all for the moment. Thank you. Puk, puk. Mogę panu zadać kilka pytań? Proszę, zapraszam, proszę się rozgościć. Ja sobie tutaj od 3 godzin patrzę na ten kominek, to jest wcale nie podejrzane. Dobrze, panie Jamesie, proszę mi powiedzieć, czy widziałeś tą płytkę? Nie. A, okej, to ja dziękuję.
Byłbym kłamcą, jakbym nigdy wam nie powiedział, że uwielbiam gry platformowe, a w szczególności gry z ery 8-16-bitowej. Jestem ogromnym fanem gier platformowych, bardzo mi dobrze idzie w gry platformowe i przede wszystkim wychowałem się na grach platformowych głównie, więc Mario, Soniki i tego typu sprawy to jest mój konik. I tak się składa, że pojawiła się gra kilka lat temu, która zapoczątkowała jako fangierka sonikowa, po czym przeistoczono ją w prawdziwą grę 16-bitową, która bardzo mocno inspiruje się właśnie Sonikiem. Tą grą jest Freedom Planet. Freedom Planet, która jest dość długą grą, która ma bardzo dużo pozytywnych elementów i aspektów w rozgrywce. Rozgrywka jest bardzo solidna. Mógłbym nawet powiedzieć, że jest bardziej solidna niż Sonic pod niektórymi względami. Ale niestety jest jeden element, przez który po prostu cringe był większy niż na TikToku. I tym cringe'em jest niestety fabuła, którą nieświadomie uruchomiłem. Ponieważ gdy grasz Freedom Planet, masz do dyspozycji dwa tryby. Masz tryb klasyczny, w którym przechodzisz wszystkie dostępne w grze plansze w jakiejś tam ustalonej przez twórców kolejności, lub grasz Story Mode, gdzie o tym, jakie grasz plansze, jest zależne od bohatera, którego wybierasz. Postaci jest kilka, na start masz do wyboru dwie. Gdy przejdziesz grę, dostaniesz trzecią postać, ale są jeszcze dwie ukryte postacie, które można odblokować w jakiś tam specjalny sposób. Niestety te bonusowe, te dwie ukryte postacie nie posiadają jakby dodatkowych stage'y, tylko mają po prostu inny zestaw umiejętności. Natomiast ta pierwsza postać, którą odblokujemy za przejście gry, posiada jeden ekskluzywny poziom, który jest zastąpiony pierwszym stage'em tych pierwszych dwóch bohaterek, które się pojawiają w grze. Jest to historia na temat świata, rodziny, łączenia się, szukania zdrajców w różnych rasach, szukania, kto jest dobry, a kto zły. I ogólnie jest to taka fabuła tak cringe'owa, tak głupia, że kurde, jeszcze, o Boże, po prostu niektóre wstawki są tak bez sensu, że ja mam wrażenie, że jakieś uiby po prostu pisały tą fabułę i później zapomniały przeczytać cały dialog, cały scenariusz ponownie, by sobie zapukać w głowę, kurwa, co my napisaliśmy, będąc na haju, więc... Jeżeli będziecie chcieli zagrać w Freedom Planet, to raczej odradzam ten story mode, polecam zagrać w tryb klasyczny, gdzie po prostu gramy. Ponieważ tutaj jest właśnie pies pogrzebany całej tej gierki. Wyobraźcie sobie, że przejście Freedom Planet w story mode zajęło mi jakieś 4,5 godziny. Z czego połowa gry to są cutscenki. Tak nie może być. Więc złapałem przestrogę na przyszłość, by nie grać w story mode w takiej grze. Jednak gameplay to jest podstawa, ale właśnie gameplay tutaj to mamy rzeczywiście o czym rozmawiać. Mamy zony bazujące na Sonicach, gdzie mamy wiele różnych przejść, możliwości ukończenia jakiegoś poziomu. Możemy iść górą, środkiem, dołem, lewo, prawo. No po prostu gra sama nas niesie, że tak powiem, po tych bardzo ciekawie zaprojektowanych poziomach, które są bardzo długie przede wszystkim. Te strefy są bardzo długie, one trwają około 12-15 minut przejścia jednej, co jest bardzo spoko. Każdy chapter kończy się bossem, którego musimy pokonać. Bossowie też są dość ciekawie zaprojektowani. Niektórzy byli bardzo chamscy, jak to na Sonicach się często zdarzało, ale było to wykonalne, dało się je pokonać za którymś tam razem, więc nie było, aż tak zły nie byłem. Na streamie to inaczej wyglądało, ale nie byłem aż tak zły na niektórych przeciwników, że to był taki totalny bullshit, że oni celowo to tak zrobili, żebyś po prostu umierał i nie miał szans na zwycięstwo. Więc Freedom Planet, bardzo piękna ścieżka dźwiękowa, bardzo mi się podobał soundtrack w tej grze, bardzo piękny pixel art, jest to jedna z najlepszych 16-bitowych gier New Retro, jeżeli chodzi o grafikę. Ten pixel art jest kurde zajebisty, jest bardzo solidnie zrobiony, widać, że robili to profesjonaliści, a nie amatorzy. I tutaj pod już za samą grafikę można dać solidną dychę, po prostu to jest coś pięknego. To co nie jest piękne, to ustawienia w grze. Niestety gra, choć wyszła na multiplum platform, nawet na Wii U się pojawiła, miałem nawet za darmo na Wii U,
to ilość opcji jest bardzo ograniczona. Nie ma sliderów audio, jest tylko podstawowy. Rozdzielczość nie możesz wybrać, jakiej chcesz. Wszystko jest pixel perfect, więc jeżeli nie masz monitora 1080, no to good luck. To good luck. Będziesz miał interpolację graficzną albo będziesz musiał grać w okienku. No i 60 fps, no niestety to jest to, co jest ciężkie do uniknięcia, gdy używa się Game Maker Studio. Coś o tym wiem. Ale lubię ponarzekać, że gry mają blokadę FPS, których nie lubię. Ale moja gra też prawdopodobnie będzie miała blokadę FPS, niestety. Mimo wszystko, rozgrywkowo gramy jak w Sonica. Możemy się rozpędzać, latać, skakać, mamy double jumpy. W zależności od tego, jaką mamy postać, mamy inne umiejętności. Możemy nawet atakować, co jest bardzo spoko. Także jest kilka przycisków, z których możemy korzystać w tej gierce. Zbieramy klejnoty, za które możemy zdobyć życie. Zbieramy power-upy, dzięki którym możemy uzyskać jakąś ochronę. Albo na przykład, tak jak w Sonicu jest, mieć ten taki sparkles z gwiazdek zrobiony, że mamy ochronę, jesteśmy nieśmiertelni przez jakiś czas i też się muzyka wtedy zmienia. To jest bardzo sonicowe posunięcie ze strony twórców. Ja mógłbym tak gadać i gadać, ale nie będę wam zawracać tyłka tak długo. Freedom Planet to jest gra warta ogrania, pod warunkiem, że pominiecie kompletnie fabułę. Chyba, że uwielbiacie jeść cringe. No to jak uwielbiacie jeść cringe, to story mode jest dla was. Jeżeli chcecie obejrzeć 2 godziny cutscenek, z których nic nie wynika i nie ma żadnego podłoża logiczno-skutkowego między nimi, to wtedy może warto, ale sam gameplay jest tak dobry i szkoda, że ta fabuła znacznie zmniejszy ocenę tej gry, ale ja Freedom Planet daję solidne 7,5. Gdyby nie ta fabuła, to byłby wybitny gem. No ale kurde, nie można mieć wszystkiego na tym świecie, co? Chyba, że jesteś Jeff Bezosem. To wtedy możesz mieć wszystko. It's like a rope. Yeah. Maybe we can be friends. And then those people. Poznajesz kompletnie randomową laskę, która nie wiadomo czemu cię śledzi, po czym pytasz się, pozwalasz jej dotknąć swoich włosów. Dzisiejszy kącik retro rozpoczynam od Border Down. Jest to shoot 'em up, który został stworzony na Sega Dreamcast, taką konsolę, której pewnie nikt nie miał. Border Down to bardzo ciekawe podejście do shoot'em upów. Jest to trójwymiarowy pod kątem graficznym, że jest to wszystko jest zrobione z poligonów. Jest to shoot'em up, w którym latamy statkiem, strzelamy do wszystkich, którzy atakują nas z prawej strony, nadlatują czasami też z lewej strony, z góry, z dołu, no jak to w shoot'em upach bywa. To, co jest wyjątkowe w tym shoot'em upie, to to, że jest tak zwany właśnie system poziomów, w którym rywalizujemy. Działa to na takiej zasadzie, że nasze życia reprezentują poziom, na którym się znajdujemy. Więc jeżeli ktoś rozwali nasz statek, to spadamy na poziom niżej i mamy zupełnie inną planszę, zupełnie inną ścieżkę, po której rywalizujemy. Jeżeli znowu umrzemy, znowu nasz statek zostanie zniszczony, to spadamy na kolejny poziom, jeszcze niżej, gdzie musimy po raz kolejny mamy zupełnie inną ścieżkę do rywalizacji. W ten sposób gra jest w stanie przygotować nam kilka różnych zakończeń, jak i również kompletnie zmienić naszą rozgrywkę. To jest bardzo ciekawym konceptem. Czy uda ci się przejść całą grę bez skucia? Czy będziesz cały czas leciał tą najwyższą ścieżką? Czy może spadniesz niżej? To wszystko zależy od ciebie. Gra jest bardzo dobra, no ale jak to bywa z shoot'em upami, jest cholernie trudna. Lubię shoot'em upy, ale słabo mi w nie idzie, więc niestety rozgrywka w Border Down kończyła się na tym, że doszedłem do połowy i dalej już nie potrafiłem przejść. Wielki plus tej gry jest taki, że nie ma RNG, wszystko jest paternowane, więc jeżeli masz dobrą pamięć, to możesz wszystkiego się na pamięć nauczyć, gdzie musisz się znajdować, kiedy wylatują konkretni przeciwnicy itd. Dzięki niesamowitej magii emulacji grę można uruchomić w widescreenie, co jest bardzo, bardzo pomocne w tego typu grach, co bardzo szanuję. Jeżeli chodzi o bossów, to są to typowe bossy, które po prostu musimy walić strzałami w lewo i w prawo, by po prostu zredukować pasek zdrowia do zera. Nie ma innej drogi. No i będą nas oczywiście atakować przeróżnymi atakami.
Poza zwykłym karabinem będziemy również upgrade'ować nasz statek o nowe wyposażenie, rakiety, bronie, super ulti. Będziemy charge'ować nie tylko. Więc tutaj akurat jest w czym wybierać. Choć jak już mówiłem, nie jest to taki typowy shoot'em up. Borderdawn to bardzo ciekawa gierka, która mnie wciągnęła na ponad godzinę. Warto jest się tym tematem zainteresować, jeżeli macie Dreamcasta, a jeżeli nie, no to oczywiście emulacja pozwala Wam zagrać w to w pięknym 1080p, w pięknym widescreenie, więc warto naprawdę sprawdzić ten tytuł. Borderdawn dostaje ode mnie mocne 7. Albo i nie. What the fuck? Jak ja mam to ominąć w ogóle? Jest nie to przejście. Ale gra jest zajebista. Podoba mi się. Ale jest za trudna. Kolejna gierka retro, tym razem gierka komputerówka, to bardzo zapomniana gra o kosmicznych wyścigach o nazwie Hover Ace. Dlaczego jest taka zapomniana? Ano dlatego, że gra jest od GSC Game World, firmy, która stworzyła Stalkera. I przez to, że stworzyła Stalkera, wszyscy zapomnieli o ich poprzednich grach, zanim Stalker miał swoje 5 minut w eterze. Hover Ace to gra wyścigowa, w której będziemy mieli wiele różnych dostępnych trybów zabawy, jak i również mistrzostwa podzielone na różne kategorie. I naszym zadaniem będzie się ścigać, zbierać broń, która będzie dostępna na mapie, zbierać health, shield, amunicję, dzięki czemu będziemy mogli rozwalać naszą konkurencję, ponieważ tak, w tej grze są karabiny, z której będziemy mogli strzelać, ale nie jest to rozgrywka w stylu Mario Kart, że podlatujemy do boksa i mamy jeden sprzęt do użycia, nie. Tutaj kupujemy do naszego pojazdu upgrade'y. Kupujemy karabiny, nowe bronie, kolczatki, kolce, miny, nitro, dopalacz, shieldy, armory kompozytowe. Jeżeli chodzi o tuning, to absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Jest to akurat ogromne zaskoczenie, że gra tak stara, bo bodajże z 2002 albo 2003 roku. Imponuje pod tym kątem. Gra również imponuje pod kątem optymalizacji i ogólnym konceptem graficznym. Jak na rok wydania produkcji jestem kurde w szoku, jak ta gra ładnie wygląda, nawet dzisiaj, i jak się super przyjemnie w tą grę gra. Ale jest jeden dziwny mankament, który mi trochę w tej grze przeszkadza. Mianowicie domyślna prędkość gry jest strasznie wolna. I z jakiegoś powodu twórcy uznali, że dobrym pomysłem jest dodać w ustawieniach możliwość zwiększenia lub zmniejszenia prędkości gry. Jeżeli uważasz, że jeżdżenie 4-minutowych okrążeń to jest trochę za długa jazda. Więc ja zawsze jeździłem na 400% prędkości i rozgrywka jest zdecydowanie ciekawsza przy takim speedzie. Trybów jest wiele. Mamy zwykły wyścig, gdzie przejeżdżamy przez słynne bramka, przez słynne bramki, które stały się na moim streamie kiedyś memem. Mamy kostkę energii, gdzie jeden gracz trzyma kostkę energii, a reszta próbuje go zniszczyć lub go dotknąć, żeby tą kostkę odebrać, ponieważ posiadanie kostki daje punkty za każdy przejazd bramki, co jest bardzo ważne. Jest tryb eliminacji, gdzie co okrążenie jeden kierowca wylatuje z teleturnieju. No, trybów jest naprawdę wiele do dyspozycji, ale głównie będziemy jeździć wyścigi standardowe i oczywiście będziemy rozwalać przeciwników, którzy staną na naszej drodze do zwycięstwa. W mistrzostwach zbieramy punkty, za każdy ukończony event zbieramy punkty, te punkty też zamieniają się w pieniądze i za te pieniądze, jak już mówiłem, możemy tuningować naszą brykę, ale żeby stuningować naszą brykę, musimy najpierw wylevelować naszą postać w mistrzostwach, by odblokować nowe narzędzia zagłady. Więc pierwsze wyścigi są biedne, są raczej bez żadnego wyposażenia, bez broni, ale już pod sam koniec to jest istna masakra. Co się dzieje. Możesz wszystkie klawisze naraz na klawiaturze naciskać, strzelać ze wszystkiego, co popadnie, ponieważ masz już wszystko zamontowane i dzieje się naprawdę niezły rozpierdol. Co chwilę będziesz miał napis, że jesteś namierzany. Więc chaos pod sam koniec jest strasznie satysfakcjonujący. Największy minus, którego zawsze mi brakuje w tego typu grach i Hover Ace niestety ma tą wadę, to jest to, że nie ma split screenu. W takich grach wyścigowych split screen to jest moim zdaniem obowiązek, nieważne na jakiej platformie ta gra się pojawiła, stacjonarnej.
I split screen na pewno by znacznie umilił zabawę. Rozumiem, że to nie jest gra stworzona pod kontroler, bo to jest ewidentnie gra, która utylizuje wszystkie prawie przyciski na klawiaturze. No ale cóż, trzeba jednak to twórcom wybaczyć, no bo co innego. Zwłaszcza, że jest to gra zapomniana, nie można jej już kupić. Ja na szczęście mam polską wersję językową, którą kupiłem kiedyś jako dziecko w Cybermyszce, magazynie Cybermycha. Był kiedyś taki magazyn, więc cieszy mnie to, że gra też działa od kopa, od tak. I co ciekawe, można też uruchomić byle jaką rozdzielczość, jaką chcesz. Wystarczy tylko zmienić ustawienie w rejestrze Windowsa i już. I gra działa od kopa, nic nie trzeba zmieniać, co jest zajebiste. Hover Ace dostaje do mnie solidną 8. Jest to kawał świetnej gry o antygrawitacyjnych wyścigach, która daje niesamowitego kopa, pod warunkiem, że sobie przyspieszysz tempo rozgrywki w opcjach. No, come on! Teraz się zaczynają najgorsze etapy. To jest co chwilę, turę, wszędzie. Na lewo i prawo. Ostatnią dzisiaj grą retro też jest gra wyścigowa, tym razem Screamer 2. Jest to gra mojego dzieciństwa, którą bardzo słabo zapamiętałem i co ciekawe, aż tak rozczarowany nie byłem, gdy uruchomiłem ją w 2021 roku podczas Retro Rabbit Maratonu, który się odbywał. Screamer 2 to gra stworzona pod środowisko MS-DOS, który to charakteryzuje się tą bardzo software'ową grafiką dwuwymiarową, gdzie tutaj dużo 2D jest 3D, ale tak naprawdę to 3D jest bardziej 2D, ale na przykład modele samochodów już są trójwymiarowe. Mamy do dyspozycji 4 samochody oraz 4 drużyny, które możemy reprezentować i będziemy się ścigać w kilku mistrzostwach, w których będziemy zbierać punkty za zajętą pozycję. I to jest cały koncept gry. Jeździmy mistrzostwa, ścigamy się w 4-osobowych wyścigach po 3 okrążenia na każdej trasie i tyle. Nie ma tutaj nic więcej do powiedzenia, jest to absolutne minimum, jeżeli chodzi o grę wyścigową. Jak na lata 90. to było wystarczające i muszę wam powiedzieć, że Screamer 2 oferuje bardzo dobry model jazdy. Bardzo mi się podoba to zręcznościowe podejście do tej gierki. Bardzo przyjemnie się jeździ, przez co czujesz ten hak. Jesteś zawieszony na nim, że kurde, jeszcze bym zagrał. Zwłaszcza, że mistrzostwa są strasznie trudne. Pierwsze mistrzostwa są dość proste, łatwo można je wygrać, ale drugie mistrzostwa to już jest tragedia. Przeciwnicy mają cholerny rubber banding i tak naprawdę jedyną metodą na zwyciężenie jest blokowanie im drogi. Więc musisz cały czas im zostawiać drogę, w przeciwnym razie nie wygrasz mistrzostw. Poziomy są takie, jakie uwielbiam w tego typu grach wyścigowych. Są nieprawdziwe. To jest największa, najfajniejsza rzecz dotycząca gier wyścigowych, że etapy, poziomy w Screamer 2 są unikatowe, każdy ma inną scenerię, jest dużo elewacji, jedziesz góra, dół, lewo, prawo, ciągle się zmienia environment i to jest zajebiste, że mamy do czynienia z poziomami, których nie moglibyśmy normalnie doświadczyć. Właśnie tego brakuje mi w obecnych grach wyścigowych. Wszystkie gry próbują imitować jakieś realne lokacje, które są nudne, nasz świat jest nudny, my chcemy fajne poziomy, których nie możemy zobaczyć naprawdę na świecie. Tego mi brakuje, jakichś porąbanych torów w stylu Outrun 2 na przykład. I Screamer właśnie to posiada, więc pod tym kątem też ogromny plus. Muzyka jest szczątkowa, jak i również efekty dźwiękowe też są dość szczątkowe. No ale czego można się spodziewać od takiej gry wyścigowej z lat 90., która była prawdopodobnie grą wyścigową, w którą ciorali wasi starzy. Screamer 2 to dla mnie takie bardzo mocne 6,5 i bardzo pozytywne zaskoczenie, mimo tego, że jakąś tam małą cząstkę mózgu posiadam, która pamięta, gdy grałem w tą grę za dzieciaka. I jest split screen. No jak na difficulty easy, to jest najtrudniejsza trasa. Boty tu są po prostu za dobre. Jeżeli mam być szczery.
I na zakończenie dzisiejszej wędrówki po grach nieznanych mam dla was wydmuszkę VR, którą znalazłem na Viveporcie, ale jest też na Steam VR. Jest to kwintesencja tego, co uwielbiamy w wirtualnej rzeczywistości. Ta gra nazywa się Sentry Obelisk Art Down. Jest to gra prosto z Chin, która podpierdala, zżyna, klonuje, ściąga z torrentów muzykę z bardzo, bardzo w ogóle nieznanego filmu z Netflixa, nie wiem czy kojarzycie, Stranger Things, taki film. Twórcy, nie mając absolutnie żadnej godności, podpierdolili główny motyw ze Stranger Things, który można usłyszeć cały czas grając w Sentry Obelisk at Dawn. A co to jest Sentry Obelisk at Dawn, zapytacie? Jest to bardzo dziwna MOBA na VR, w której mamy mapę zbudowanych z takich filarów. I naszym zadaniem będzie przeskakiwać z filaru na filar i go odbijać. I będziemy mieli broń, z której będziemy mogli strzelać. Więc naszą jedyną osłoną jest ten filar. Więc jeżeli będziecie chcieli kogoś strzelić, kogoś zabić, to musicie wychylić się za tego filara i strzelać. Więc jest to taki trochę cover shooter. Gra ma strukturę moby, tutorial jest strasznie niedorzeczny, text to speech do ciebie rozmawia w trakcie tego tutoriala i próbuje wytłumaczyć podstawy tej niesamowicie skomplikowanej rozgrywki. No i potem przechodzimy do meczu i grindujemy po prostu pieniądze, za które możemy kupić skórki do gry, ponieważ jest to bardzo ważny element takiej produkcji. Multiplayer, żeby was nie zdziwić, oczywiście jest martwy, nikt w tą grę nie gra, nawet boty nie chcą w tą grę grać. I w zasadzie to by było tyle, co można by powiedzieć na temat tej prestiżowej produkcji. Optymalizacja kompletnie zsie. Gra chodzi bardzo, bardzo słabo. Wizualnie nie ma nic ciekawego do pokazania. Gra nawet nie jest zaawansowana graficznie, żeby tak słabo chodziła. To są tylko, kurwa, filary i jakiś randomowy skybox ściągnięty pewnie z Google Grafika. Więc ja nie rozumiem, jakim cudem ta gra jest. Znaczy rozumiem, że ta gra jest na Steam dostępna, bo Steam raczej nie sprawdza takich rzeczy, ale jakim cudem ta gra jest w Viveport? Jakim cudem HTC, nie mając żadnej godności, uznała, że to jest dobry pomysł, żeby wziąć projekt, który zżyna i nie ma żadnych praw do tego, co posiada w swojej grze? To jest jakieś podejrzane strasznie. Sentry Obelisk at Dawn to gra, która zasługuje na prestiżowe 1,5. 1,5. Dlaczego 1,5? Bo przynajmniej menu działa. Jump and shoot. Ta gra ma walutę premium, jest grą płatną i... What the fuck? Ta gra zerżnęła muzykę z Stranger Things? WTF? Kochani, to by było tyle z dzisiejszej wędrówki po grach nieznanych. Zapraszam za 2 miesiące na kolejną wędrówkę, a za miesiąc będzie w końcu wybitny jam na 2022 rok. Po raz kolejny życzę wam wszystkiego najlepszego w te święta. Odpocznijcie sobie na spokojnie, pozbierajcie prezenty i kupcie sobie jakieś dobre, tanie gierki. A na dzień dzisiejszy żegnam się z wami. I do zobaczenia!